O, 17 minut zostało. Fajnie. Przerwa. No, trochę przesadził z tym wyłączeniem, nie? No i od razu lepiej. Dobrze, więc tym razem jeszcze nie przyspieszymy. O, teraz przyspieszymy czas. Na 16. Uruchomimy silnik spalinowy. Zatwierdzimy rozkład. Damy się na drive. I ruszymy na pierwszy przystanek. Pięknie. Dobrze. Więc w takim wypadku możemy sobie jechać i wyruszyć w drogę powrotną. Gdzie prowadzę tragicznie, bo nie widziałem. Przepraszam. Nie wiem, do czego się, drodzy Państwo, czepiacie w tym autobusie. Ale ja nie widziałem, że tragicznie gdzieśkolwiek prowadził. Na razie kulturalnie po prostu wyjechałem zatocznie. Trochę przegubem daleko od zatoki stanąłem, no ale... Nie było to aż tak istotne. Powiedzi wam właśnie co się stało, ten tutaj osobnik wjechał tu, o tu, nie? No. Właśnie to teraz się wydarzyło. Ja bym teraz musiał robić, o, włączyć awaryjny. No dobrze, 4 minuty, jeszcze nie tak najgorzej. To jeszcze idzie nadrobić. A tu pan daj gazu, bo tu neurologiczne skrzyżowanie jest. Witam serdecznie, panie Hanek, pozdrawiam ciebie. Witam panie Cerata, Cerata również pozdrawiam serdecznie. Co tam państwa słychać, drodzy państwo? O, widzę, że panowie nowi są. Na tym kanale.
Jedź pan, jedź. Będziemy kulturalnymi. A zapomniałem, że koło odłącza mi kontrolę. I się zastanawiam, czemu ja wciskam gaz, a autobus nie idzie. To się cieszy, panie Hanko, że wszystko git. No, mnie też, no, pomalutku. Jakoś kanał się rozwija. Ostatnio jakoś dużo osób przybywa nowych, aż jakoś jestem pod bardzo dziwnym wrażeniem. Co to się wydarzyło? No nie, no, kolejny. Powiem wam, co się stało. Znowuż ten osobnik wjechał o tu. Po co tu jest ten ruch drogowy, jak oni nie potrafią jeździć? Człowiek się kulturalnie zatrzymuje na przystanku, nie wykonując gwałtownych ruchów, pomału dohamowywując, no nie, to wiedział. Co, znowuż ma być opóźniony, nie wiem, o 50 minut? Nie, no już drugi raz nie będziemy wzywać tej policji, no już bez przesady są, nie? Już dosłownie 2 minuty temu była taka sama sytuacja, no nie wiem. Ci ludzie, nie wiem, prawo jazdy w chipsach znajdują, czy naprawdę. Teraz co, teraz też dohamuje i kolejny wiedzie, czy co? Bo ja niedługo będę słyszał tylko dźwięk z wybitego szkła w tylnej szybie, nie? Nic poza tym. Dobra, dajemy w pedał i jedziemy. Ostro, bo tu do 60 jest, trzeba wykorzystać ten moment. Znaczy, że jesteśmy opóźnieni, a potem jak wyjedziemy już na autostradę, to już będzie z górki. Chyba, że znowu ci ludzie, co znajdują prawo jazdy w chipsach, będą zmieniać pas z prędkością 20 km na godzinę. No bo oni tak lubią. Dobra, to nikt nie wsiada, to nie będziemy się zatrzymywać. No, pan Nightbot również dołączył. Miło mi widzieć mojego najlepszego moderatora na kanale, nie? Pana Nightbota zawsze pilnuje w porządku. Zawsze jest z nami. I po co ty, żeś odpalał ten silnik spalinowy? I tak się trzeba zatrzymać. Naturalnie się zatrzymałem, wcale nie za blisko trochę. Bo jazdu z przodu. Nie, autostradka, drodzy państwo, ile mnie znowuż ostro nie zatrzymają pod sam koniec jazdy. Bo naładujemy baterie, nie? Przy wyhamowywaniu tam. A że znowu będę musiał hamulec do końca wdusić, bo ja dziś nagle zmienię to przede mną. No, tu jest 120, ale tutaj musiał jakiś setrum tu jechać, ewentualnie hybrydą Solarisa w wersji 18-metrowej, to wtedy bym tu tyle pocisnął. Chociaż tam stówę, a tym to 85. Kaganiec założony. I szybciej nie pójdzie. Maszyna.
Aby dała radę, bo jeszcze niskie obroty. Dobra, zjedziemy sobie na ten pas. Chociaż trzeba jeszcze na jeden, o, bo ten tu się musiał zatrzymać przy zmianie pasa. Bo oczywiście pas jak się zmienia, to trzeba jechać z prędkością 20 na godzinę. No jak się będzie to robić z większymi prędkościami, a tym to co niezdecydowany. No widzicie, co ci ludzie tu robią? Po tym jak tu się człowieku nie zderwy, a nie? No bo tu ograniczenie do 100, a nie co robią? Pas zmieniają. Z prędkością 20. O, teraz ja zmieniłem pas, to muszę kolejny raz to robić, bo ten postanowił nagle zwolnić. Normalnie bym tak nie zrobił, nie? W realu w żaden sposób, bo ten jak zmieniał ten pas, to by jechał, chociaż w miarę, a nie zwolnił do 20. No jest przesadzone, no od kiedy to zmieniając pas trzeba zwolnić do 20 km na godzinę? Nie rozumiem filozofii. Może i po prostu normalny człowiek nie ma rozumieć filozofii ruchu drogowego, jaki się znajduje w tym symulatorze. No chyba, że tak to jest zrobione. Dobra, na stopie się trzeba było zatrzymać, chociaż nic nie jechało. Dobra, my tu żeśmy pierwszeństwo mieli. No nawet trochę nadrobiłem. O, ten stoi, nie puszczę, jak mi miło. Już panu podziękuję normalnie. A niech mi pan w tyłek nie wiedzie, a ten tu co robi, stoi na środku drogi. Gdyż tak można bez kierunkowskazu, bez niczego. To jest bardzo ciekawe miejsce na zatrzymanie. Solówką to lepiej bym się zatrzymał. To się zgadza. Byłem w ogóle tam. Trochę tak od lewej podjechać bardziej, tak jakbym chciał tam skręcić i tu się naprostować. No i cóż, niech się nie domyśliłem, że jak tu ten przystanek wygląda. Dobra, bo tamten wyjeżdżał. A
No, wydepniemy znowuż w tej hybrydzie. Niech poczuje, co to znaczy jechać. No więc przystanek dla tamtego pasa nie mam, nie? Tu będzie zwolnienie do 50, więc... Nie na spokojnie, no nie na spokojnie, bo tu czerwone jest. Chciałem sobie wyhamowywać silnikiem i wtedy by mi się hybryda ładowała, nie? Znaczy hybryda, no bateria. By się ładowała. Ja wam powiem, że im dłużej się jeździ po tym opcji, to chyba to się bardziej płynne robi. W sumie. Już to już wjeżdżamy bardziej zatłoczone tereny, to już takie... ścinki się zaczynają robić w sumie. Nie no, na pewno to była moja wina, nie? Super. O, 12 minut. Jak mi miło. Na pewno o to mi chodziło. To kolejne postanowi tak wjechać, że kolejne 12 minut stracimy. Jakby tak naprawdę w realu to wyglądało, to by ten autobus chciał tam pójść na jeździ. A ludzie to by samochodów nie mieli, bo by się nie dorobili na te samochody. Jakby ciągle musieli nowe kupować, bo tamte wyskazują. Ja nie rozumiem. Kto robił ruch do tej gry drogowy? Bo naprawdę beznadziejnie to działa, nie? A, bo to nie był nasz przystanek, dobrze. Lekkie opóźnienia, tylko 14 minut. Tylko 14. To jest całe szczęście, nie z naszej winy. No i że wręcz jak jedziemy, to nawet nie odganiamy ten rozkład. Tylko, że no niestety ludzie... Ludzie nie potrafią. Samochody, nie? Chodzi mi o sztuczną inteligencję ruchu drogowego. Nie potrafię sobie.
Widać, że dojeżdżamy do centrum, by się przecinki zaciąć. Co oni tu porobili? Jakieś zjazdy, rozjazdy. No, narzekają na moje opóźnienie. Co ja im na to poradzę? Nie chcę ponarzekają. To nie ja sobie wjechałem, tylko ktoś mi mówił. Dobra, teraz wtłoczy i wyjechali. A, to już koniec, to jest tu ronda. Nie, to jeszcze nie jest tu ronda. 4-5-5. Co za niezły chłop, naprawdę. No i tu przyjeżdżamy na zakończenie linii na ten przystanek. A. Dobrze, idziemy teraz, mamy je.